Dziś mija 15 lat od słynnego wystąpienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, w stolicy Gruzji. Wystąpienia, które bez wątpienia ocaliło ten kraj. Kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, świętej pamięci Lech Kaczyński nie wahał się ani chwili. Zebrał przywódców Ukrainy i państw bałtyckich i poleciał do Gruzji. W swoim wystąpieniu na centralnym placu Tbilisi ostrzegał: dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Wtedy świat nie słuchał. Nasze środowisko od dawna ostrzegało o neoimperialnych zakusach Rosji, ale inni woleli z nimi robić interesy i prowadzić politykę resetu. Dziś, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, widzimy, jak prorocze były słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I musimy zrobić wszystko, żeby Polsce zapewnić bezpieczeństwo, a Rosję powstrzymać tu i teraz.